cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cześć, witam was w piątym odcinku serii Gier Niepełnosprytnych. Tym razem zająłem się Igrzyskami Sportowymi 2004. Będzie to zatem troszeczkę inny odcinek niż ostatnie, które nagrywałem, a więc taki powrót do pierwszego, drugiego odcinka, gdzie nagrywałem z Heavy Fire. Będzie to taki odcinek bardziej na żywo, kiedy wam pokażę moje emocje związane z tą grą, ponieważ no wiemy, no to, takie gry właśnie w takich formach zobowiązują troszeczkę do innego nagrywania, tak mi się przynajmniej wydaje. No i pokażę wam grę studia Oni Games albo Oni Media. Oni Media. Ta gra była oczywiście wydana w 2004 roku na bazie popularności ówczesnych Igrzysk Olimpijskich, które w 2004 roku się rozgrywały. Studio odpowiedzialne za tą grę stworzyło tylko jedną grę, czyli właśnie te Igrzyska Sportowe. Także no, taka ciekawostka. Pamiętam, że ja już właśnie grałem 11 lat temu w tą grę i nie uważałem ją za krapa, mimo że zdecydowanie była kaszanką. Natomiast ja pamiętam, że byłem bardzo zadowolony z tej gry i mimo że tych konkurencji było niewiele, no bo zobaczcie sobie, jest kilka trybów, jest tryb arcade, jest gorące krzesła, no ale to cały czas są te same konkurencje, tylko w różnej kolejności rozgrywane. Także myślę, że najlepiej będzie pokazać zwykły arcade. Popatrzcie sobie, konkurencji jest 5. No nie wiem, no masakra, jakaś zmigrzycka sportowe, 5 konkurencji, no ludzie, no mogliście postarać się o kilka konkurencji. Zresztą no naprawdę wymagały od twórców nie lada kreatywności. Sprint, płotki, czyli sprint z motywem skok przez płotek, skok z wysp, pływanie i strzelanie. No ja nie wiem, a mózg rozjebany po prostu. Myślę, że pokażę wam, jak nie z każdą z tych konkurencji, no bo wiadomo, płotki biegłe, no wyglądały praktycznie tak samo, no to może pokażę, może zacznijmy od sprintu. Sprint w przód. Sprint w przód. 100 metrów pociśniemy tutaj. Ach, wybaczcie nazwę, ale widzicie, już sobie wcześniej wpisałem. Nie grałem jeszcze w tą grę, na razie tylko sobie zrobiłem postać, jakby to można powiedzieć, postać sobie zrobiłem. No. Na trybie amator, zobaczymy jak to poleci. Gra jest z 2004 roku i pamiętam, że wykorzystywała shadery w wersji 3.0. Zatem moja ówczesna karta graficzna, jaką był GeForce MX 440, nie ogarniała tej gry, dlatego musiałem specjalnie dla tej gry kupować nową kartę, ale wybaczcie przerwę, popatrzcie, atak klonów, kurde, no co to jest, nie? W tamtych czasach oczywiście to nie wyglądało tak najgorzej, ale jak sobie popatrzę, no to wygląda to strasznie, naprawdę strasznie. No i szykują się nasi sportowcy do wyskoku jak niczym wiatr po medale. No. Ale nie nasz, ale nie nasz, no co jest, kurde, ziomuj, biegnij. A niestety, słuchajcie, nasz zawodnik postanowił zrobić sobie wycieczkę krajoznawczą. No chłopie, biegnij, no, co jest, kurde. Ale jakim on dostojnym krokiem sobie kroczy, kurde. No jest to zdecydowanie ta jedynka nad głową, number one. Pierdzielimy, nie będziemy biegać z innymi. My sobie zrobimy spacerek. No to jest, kurde, można tu biec jakoś. O, zaczyna biec. Jest grubo, dobra. Pomyliłem klawisze, wybaczcie. Jest, będzie finał, będzie bieg. A 48 sekund na 100 metrów. To jest rekord. Aż pozostali zastygli, no oni mieli po prostu. A tak, klonów. Może to jacyś bliźniacy biegają w tym roku, nie wiem. No zdecydowanie, bracia bliźniacy z różnych krajów, Belg, Niemiec, Szwed. No jest konkretnie. Jeszcze raz, nie, myślę, że nie, pokażemy płotki może, już wiem o co chodzi, że chyba tam faktycznie nie zakwalifikowałem się, no trudno, rezygnuję. Życie, takie życie. Chyba tam był jakiś taki przycisk specjalny.
Chyba był, chyba Spacja. Zresztą zaraz zobaczymy. Faktycznie, wybaczcie, ale ja nie grałem w tą grę już 11 lat i zapomniałem, że jest coś takiego jak takie odpalenie, nabuzowanie się przed bieganiem i jaśnie to zaskutkowało czymś takim dosyć niespodziewanym. No i stoi nasz Arnold Schwarzenegger oraz jego brat bliźniak, który ma coś nie tak z oczami. Kolejny brat bliźniak, teraz z Kanady, taki znudzony i rozgrzewający się Timothy Miller z Wielkiej Brytanii. Dobra, damy spokój panom. No widzicie, są te shadery trochę takie no, nieudolne, ale skupienie widoku. Gotowi? Dźwięki wydawane przez tego sędziego są straszne, naprawdę. Do startu? Aż mi się łopatki tutaj zagrzewają, no ale... O, jest przycisk do napompowania, jest przycisk do nabuzowania, jest to Enter. Ale... Co jest, kurde? Dobra, jedziemy, ajajaj! Nie pyka mi to. Rekord świata, ale my nie dajemy rady. Wyskoczyliśmy na potencie, ale... Dobra, ukończyliśmy bieg. Zawsze się to liczy. Toporne, strasznie toporne jest ta gra. Ja mam domyślnie ustawione przyciski na klawiaturze. Nic nie zmieniałem. I słuchajcie, żeby biegać, musimy wciskać strzałki lewo-prawo. Natomiast żeby skakać, musimy wciskać Enter. No kurwa, chociaż mogliby dać spację, ale nie. Enter. No i... Jezu. Dobra. Nie chcę jeszcze raz. Jestem słaby w płotkach. W ogóle jestem słaby. Może mi chociaż lepiej pójdzie. Aż mi się mikrofon tutaj... mikrofon mi się zrezygnował razem ze mną. Dobra, spróbujemy może innej konkurencji. Tryb arcade. Arcade oczywiście. Może pociśniemy sobie skok z wyż. Może chociaż jedna konkurencja. Tutaj pamiętam był problem, ponieważ było... Wymagane było troszeczkę precyzji i ja do pewnego momentu nie potrafiłem skoczyć. Mam nadzieję, że mi się tym razem... O Jezu. tym razem mi się uda. Chujozor. Będę pierwszy, ja to ogarniam te skoki. Tutaj nie trzeba się nabuzować. O, właśnie, pięknie. Hit i... Falstart. Serio, kurwa, falstart. Sam jesteś falstart, gnoju. Aj, dobra, drugi raz. Wysokość 2 metry, no pewnie, jeszcze wyżej, nie potrafiliśmy sobie dać rady wcześniej, ale teraz damy radę na pewno. Kurwa mać. Jak to się robiło, no ludzie. Dobra, jeszcze raz. Będzie dobrze, chyć. A, pięknie, 2 metry, 3 centymetry, ale jestem, Jezu. Jezu, ale spust. Będę pierwszy. To w końcu mi się udało, matku jedyna. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. I have no idea what I'm doing. Dobra, damy radę. Jest pik? Jest kupa w moich gaciach. Kurwa. Popatrzcie, i nie tylko na moich. Zobaczcie, co on ma na pośladach. Chyba nasz zawodnik nie wytrzymał presji, ponieważ ma całe czarne poślady albo brązowe. Nie wiem, co tam się stało. Ale damy radę drugi raz. No, falstart do chuja Wacława! Sorry za przekleństwa, ale chciałem troszeczkę mniej tego robić, ale no nie mogę, no! Więc... pięknie, skurwysynu! 832 to numer zwycięzców, tak, cieszymy się, łapki w górę, z wyrole łapki w górę, wszyscy krzyczą, łap się moim chujem! Tak, jest tam i Zbyszek, nie ma z nami Krzyśka, gdzie jest kurwa Zbyszek. Dobra, to jest konkurencja, w której zdobędę medal, coś czuję, panowie. Ale pięknie! Na tablicy widzimy nieruchomy obrazek, chyba z jakiejś powtórki z biegu, ale... Próba na tą wysokość, nie, to polecimy dalej, tutaj bijemy się o medale. Muszę wam powiedzieć, że akurat ta konkurencja sprawia mi nawet sporo... Ach, kurwo! Jezu! Wizu, dajmy lupo! Ta konkurencja sprawia mi nawet trochę
frajdy, mimo że gra jest okropna. Jak ci zaraz wsadzę w dupę ten palcat. Mimo że gra jest okropna. Dobra, mam nadzieję, że chociaż tym wynikiem jakiś tam mela zdobędę, nie wiem. Zielony. Aaaa, ty chuju! Łapę w górę! Jest, będzie medal, będzie medal! Craig Smith nie ogarnia, nie ogarnia! Dobra, damy radę na 2,18 m. Damy radę, biegnij z wyrolu, biegnij z Bysiu! I Jezus Maria, jestem w to dobry! No, pięknie! Dobra! Myślę, że na dalszej wysokości nawet nie ma co kombinować. Jakikolwiek medal chcę zdobyć i zakończymy tą konkurencję. Później już to jest, słuchajcie, nudne, no bo tak, skaczemy. To jest gra na kilkanaście minut. Ja nie wiem jakim cudem ja w to potrafiłem łupać kilka godzin nawet dziennie, no ale pamiętam, że byłem zafascynowany tą olimpiadą. Co to kurwa było? Ty gnoju, jak mogłeś mi to zrobić, Zbyszek? Nie dalej, oj, dwie próby mi zostaną. Niechcący mi się kiknęło dalej, ale damy radę, kupa w majtach jest i dobór. Dobra, ostatnia szansa, pełne skupienie, tym razem będzie grubo. Będzie medal, będę kontynuował, będzie pięknie. Jak to mówi Ewa Chodakowska, będzie pięknie. Ja pierdolę! O, jeszcze mam trzecią próbę. Jeszcze mam albo czwartą próbę, nie wiem co tu się stało. I jest. Pięknie, jak to mówi Szaranowicz. Będzie medal, będzie tylko z Francuzikiem. Walczymy. Dobra, to już przegram, bo już mi się nie chce, żeby mi się znudziło, więc możemy sobie tutaj falstartować. Jaki to jest falstart? Falstart myślałem, że to jest podczas biegu czy coś, no ale dobra. O Jezu, i mi się klika dalej, no nie chcę już dalej. Koniec gry. Co się właśnie stało? Kurde, ja tu po medal wyszedłem, no co jest? No dobra, no widzicie, ta gra jest dziwna i samo mi wróciło do mylnego, albo może sam to zrobiłem przez przypadek, nie wiem. Może polećmy teraz strzelaniem i na końcu pokażę wam pływanie. Pływanie, pamiętam, to było tyle fajne, że ta woda była renderowana i pamiętam, że nawet fajnie wyglądała, z tym, że oczywiście nie zachowywała się jak woda, tylko jak kisiel jakiś czy inny, nie wiem. Inna ciecz, taka dosyć gęsta, także ta woda była gęsta. 3, 2, 1 pniep. Strzelanie to jest mój konik. Albo i nie. No ale widzę, że moi przeciwnicy również nie ogarniają, także po minus 30 dioptrii każdy takie, wiecie, okulary stępnia z 13 posterunku każdy nosi. No, strzelanie pamiętam w tym, że to była chyba najnudniejsza i najprostsza w konkurencji. Tutaj ten medal było, o medal było naprawdę łatwo. No właśnie pokazuję szóste miejsce, ale zobaczcie, że chociaż delikatnie się skupię i tutaj nie trzeba było w ogóle celować nic. Uwaga! Tylko odpowiedni moment wystarczyło. Start! No popatrzcie, odpowiedni moment i wpadają same dziewiątki, dziesiątki, także ten medal był naprawdę bardzo łatwo. Rozładować. No i zobaczycie, że w tym momencie już będę wyżej. Ale jest to naprawdę nudne. No 9, 9, 10, 8. A, ringi. 45 ringów, już powinienem być wyżej. No, już na czwartym miejscu. Także, no mówię, to jest taka... pamiętam, to było strasznie nudne, a o Jezu, to było tak długie, nudne i beznadziejne, że nie ma sensu nawet tego pokazywać. Pokażę wam jeszcze ostatnią konkurencję. Oczywiście w ramach tej konkurencji jest jeszcze dwie, trzy możliwości, czyli pływanie na 50 metrów, na 100, na 110. I pamiętam, twórcy w tej reklamie, w tej gazetce chwalili się, że zmierz swoje siły z innymi przeciwnikami w 15 czy tam 14 konkurencjach. No, fuck my ass, jak to jest 14 konkurencji, 5 konkurencji na krzyż, w dodatku
bardzo emocjonujących. No najfajniejszy właśnie był ten skok w zwyż. To takie fajne emocje wyzwalało. Jeżeli miałbym wam polecić słuchać jakąkolwiek grę tego typu, czyli o Igrzyskach Olimpijskich, a to może powiem na koniec, i zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda to pływanie. No właśnie, tego się spodziewałem. Patrzcie, przede wszystkim torba Adidasa. Nie wiem, czy to jest jakaś kryptoreklama. Możecie zobaczyć sobie za zawodnikami torbę Adidasa. A poza tym to przebieranie synchroniczne nóżkami. Lewa nóżka, prawa nóżka, hyc, hyc. Kolorowe slipy, kolorowe czepki. No Jezu, pięknie, pięknie. Jest pięknie. Nie mam słów. Publiczność to nieruchome sprite oczywiście, no to jest 2004 rok, no to jak, żeby to mogło być inaczej? Shadery zastosowane, że nic nie widać. No, efekty graficzne na najwyższym poziomie. Ja pamiętam, że właśnie musiałem zmienić kartę graficzną do tej gry na Radona 9550. I ta gra i tak mi szła na średnich detalach, pomimo tego, że wydałem na kartę chyba tam 300 zł, także no strasznie byłem zawiedziony. Pamiętam. No i popatrzcie, pływanko w kisielu, w dodatku te bąbelki, to jest narzucona tekstura. O Jezu, okropnie to wygląda. Chociaż właśnie w tamtych czasach już samo to, że ta woda jakoś się poruszała, to było fajne, nie? Ale okropnie to teraz wygląda. Czy będzie jakiś medal w pływaniu? Nasz Ortylion Jędrojczyk. Będzie dobrze, będzie pięknie. Widzimy, przesuwamy się, proszę państwa, na pozycję chyba drugą albo trzecią, ale walczymy do końca. Czy będzie złoty medal? Czy Polska będzie się cieszyła z kolejnego złotego medalu? Łożysz chuj jasny w dupie, chyba rekord świata. Ale czy to był mój rekord świata? Popatrzmy, chwila niepewności, chwila przebierania synchronicznego nóżkami. I czy będzie złoty medal? Czy będzie w końcu jakiś kurde medal, który zdobędę? Nie, to była tylko runda pierwsza i jest ten drugi. No właśnie, czyli z każdą kolejną rundą będzie coraz trudniej. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, słuchajcie, te kilkanaście minut sprawiło, że już jestem tak znudzony tą grą. Chociaż, no muszę przyznać, nie chcę jeszcze raz. Muszę przyznać, że graficznie nawet to wygląda, 2004 rok, lepiej to wygląda niż Marine Sharpshooter, który był w poprzednim odcinku, który również był z 2004 roku, do którego chyba mam jakieś szczęście. Następne krapy już będą trochę nowsze, bo mam grę z 2014 roku, chyba dwie teraz sobie zakupiłem za złoty 62 krapy na Steamie. Dobra, słuchajcie, myślę, że to będzie koniec, jeżeli chodzi o Igrzyska Sportowe 2004. Myślę, że pogrzebię tego trupa raz na zawsze, już nigdy do niego nie wrócę. Natomiast chciałbym wam polecić jedną lub nawet dwie gry z serii Igrzysk Olimpijskich. Przede wszystkim chciałem wam polecić, może na początek trochę gorszą. Może poleciłbym Ateny. Chciałbym polecić Ateny 2004, tych dyscyplin, zwłaszcza na PS2, bo na PC-ta to już było takie sobie. Tych konkurencji było naprawdę dużo. Można było podnosić ciężary, było pływanie, było skakanie wzwyż, o tyczce, w dal, było bieganie takie dłuższe, czyli tam kilkanaście okrążeń, czyli na te kilka kilometrów. Każda z konkurencji była troszeczkę inna. To nie było takie bezmyślne łupanie jak w tej grze, tylko trzeba było troszeczkę precyzji, różne były fajne rzeczy. Natomiast jeszcze mocniej, jeszcze bardziej chciałem wam polecić Sydney 2000. Jeżeli graliście w Fight Night, jakąkolwiek z serii tych nowszych bokserskich, to wiecie, że tam był motyw takiego od zera do bohatera, gdzie sobie trenowaliśmy, szliśmy po tych szczeblach do góry i właśnie w Sydney 2000, pamiętam jak grałem na PSX-ie, gra z 2000 roku, pamiętam, że również był tam zastosowany taki motyw. Mieliśmy swojego zawodnika i myśmy go ćwiczyli, zapisywaliśmy go na jakieś konkurencje, braliśmy udział w tych konkurencjach, mieliśmy sponsorów, był cały taki ekran, był taki sim olimpijczyka. Naprawdę świetna sprawa i bardzo bym polecał właśnie Sydney, ponieważ już ten Londyn 2012 to było coś na modłę właśnie tych igrzysk, które w tym momencie grałem, także nie wyszło twórcom strasznie, mimo że wzięło się za nie Sega. Graficznie było ładne, ale nic poza tym. Słuchajcie, jeżeli podoba wam się filmik, to oczywiście, przepraszam,
Nie, moc mnie ogarnęła. To oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania lub też łapkowania w dół. Oczywiście każdą, słuchajcie, bardzo mi zależy na każdej konstruktywnej krytyce, nie, że sobie łapkujecie w dół i tyle. Możecie oczywiście to robić, natomiast bardzo by mi zależało, żebyście konstruktywnie wypowiadali się na moim kanale, na moim pod moimi filmikami i żebyśmy razem tworzyli ten kanał, żebyście mi podkładali jakieś sugestie, żebyście krytykowali. To jest nawet lepsze niż takie suche słowa pochwały, ponieważ mnie to motywuje i wiem, co robię źle. I to jest najważniejsze, żeby poprawić, żeby, wiecie, najlepiej na błędach się poprawiać te błędy i poprawiać jakość filmów, żeby to było ciekawsze, fajniejsze, sprawniej zrealizowane. Na ten moment żegnam się z wami, zapraszam do komentowania, subskrybowania i odwiedzenia mojego kanału na Facebooku, profilu na Facebooku, oczywiście znów nie prywatnego, tylko mojego z kanału na YouTube. Dobra, dzięki jeszcze raz, żegnam się i do następnego filmiku. Cześć!